Karolina Wójcik, przed swoim debiutem dla Federacji KSW, to powiedz, jest ten stres, nie jest, jeszcze nie nadszedł? Nie ma, no troszeczkę na pewno później będzie, prawda, ale jest ekscytacja i nie mogę się doczekać. Powiedz, jak przygotowania w topowym klubie Shark Top Team, przyjechał z tobą Emil Grzelak, nie tak jak Dominik Durniat powiedział, Kamil, w ogóle informacja dla Dominika, że będzie z tego rozliczony. Przeprowadziliście, czy przepracowany jest to solidnie, czy jest z tego zadowolony? Tak, naprawdę to mogę przyznać szczerze teraz, że to był mój najlepszy obóz w karierze. Nigdy tak ciężko nie trenowałam, nie miałam aż tak ciężkich sparingów i naprawdę był najlepszy. W kontekście Shark Top Team mówi się, że to jest topowy klub, jeżeli chodzi o przygotowania dla kobiet, bo no, trenują tam same wielkie nazwiska. Czy tak faktycznie jest? Uważasz, że to jest najlepsze miejsce, jeżeli chodzi o płeć piękną? Tak, dlatego wybrałam ten klub, bo jest najlepszy w Polsce. Nie ma tyle dziewczyn, co jest u nas. Jest naprawdę mega. To może troszkę o szczegółach, może trochę o tych kulisach tych przygotowań. Mówimy o tym, że tam wielka grupa osób jest, która jest w stanie pomóc, z którą można trenować, to z którą najciężej jest zawodniczką, która jest najbardziej wymagająca. Jak to wygląda, jeśli chodzi o taki codzienny drill podczas treningów? Ja powiem tak, no nikt nie jest słabszy. Każda z dziewczyn naprawdę ma dużo siły i każda daje porządny wycisk naprawdę. To nie ma miękkiej gry u nas. Mówi się generalnie, że Karolina Wójcik przyszła do Shark Top Team i w stójce robi tam tornado. I generalnie chciałbym to zweryfikować, no bo generalnie twoje koleżanki mówią, jak ty się z tym czujesz, no bo to nie jest tak, że jedna tak powiedziała, tylko wszystkie po prostu są pod wrażeniem tego, że przede wszystkim jesteś bardzo ciepłą, miłą osobą i generalnie jesteś dobrym duchem w tak krótkim czasie już nim się stawać, plus twoje umiejętności stójkowe naprawdę poprawiają umiejętności twoich sparring partnerek. No nie wiem, no ja robię po prostu swoją robotę, prawda? To nie wiem, czy... No jak mówisz, że wszystkie tak gadają, no to coś w tym jest. Czy miałaś okazję z Karoliną Kowalkiewicz już potrenować, czy jak, w jakim Karolina jest aktualnie etapie, no bo wiesz o tym najlepiej, czy ona aktualnie się tym nie zajmuje? Karolcia wraca powoli do formy, co prawda sparingów jeszcze nie było, nie mogę się na nie doczekać, tak, ale razem już tam jakieś zadaniówki robiłyśmy. Generalnie jest taka sytuacja, rozmawialiśmy o tym też z Sylwią Juśkiewicz, twoją sobotnią rywalką, że twoja cała kariera mieści się w przerwie Sylwii od startów. Ty zaczęłaś w 2018 roku, na 2018 roku miała ostatnią walkę, a to ty jesteś faworytką bookmacherów. Jak na to patrzysz? No bo jest to dość zaskakujące, oczywiście no wiemy, że przez te dwa lata zrobiłaś duży progres, ale jednak no to Sylwia gdzieś tam to kobiece MMA rozpoczynała, można powiedzieć, w Polsce. Nie wiem, pierwszy raz słyszę w ogóle o Sylwii Juśkiewicz. To raz, to dwa, ja wiem po co tam idę i będę bezlitosna w sobotę, to jest mój czas. Ona ma duże doświadczenie, ty masz duże doświadczenie też w startach zagranicznych. Jak myślisz, co będzie kluczem w tej walce? Która z was zwycięży i co może się okazać kluczowe w takim pojedynku? Determinacja? Nie, determinacja, serducho do walki. Ona może mieć kupę doświadczenia, ja mam serce. Mówisz, że masz serce do walki, to tak jakbyśmy mogli tutaj ewentualnie... Z twojego punktu widzenia gdzieś się dowiedzieć, jak ty byś sobie tę walkę wyobrażała, jak myślisz, jak ta walka może przebiegać i ewentualnie jak ty byś chciała, żeby ta walka wyglądała? Chcę naprawdę, żeby to była dobra walka dla oka, przede wszystkim dla widzów. Pierwszy raz walczę w Polsce. Chcę, żeby to był po prostu hardcore, najlepsza walka wieczoru. Chcę tak zrobić i musi tak być. No właśnie, walczysz po raz pierwszy w Polsce, ale też w takich trochę dziwnych okolicznościach, że nie będzie jakiejś masy kibiców, wielkich tłumów, to szkoda tego trochę? Trochę tak, ale no, najważniejsza jest moja rodzina. Przyjadą, więc z tego się bardzo cieszę. To, że gala jest w Łodzi, trenujesz w Łodzi, jesteś z Krakowa, ale trenujesz w Łodzi, Sylwia też jest w Łodzi, wszystko w łódzkim klimacie. Dokładnie, no niestety ważenie tu w Warszawie, ale no cóż. To ten limit wagowy zapytamy, no stary, zdaje się, że u ciebie z tym problemów nie ma najmniejszych. Nie, wcale nie robię wagi, więc jest spoko. Jestem w zawodowstwie i ja muszę profesjonalnie podchodzić do sprawy, tak? Jest elegancko. W takim razie dopytamy, czy przypadkiem nie ma niedowagi z kolei i nie jest mniej niż 52 kg. Nie, nie, jest idealnie. Czyli jest nadprofesjonalnie, nie wcześniej masz tak, wagę. Tak, dokładnie. Jest dobrze, jest siła, jest dobrze. W takim razie no, mówisz, że walka wieczoru, że wojna, także spodziewasz się, rozumiem, wymiany stójkowej z Sylwią. Ja się spodziewam wszystkiego i mam nadzieję, że ona będzie gotowa na wszystko, bo ja tam wchodzę zrobić naprawdę świetną walkę i chcę, żeby to była najlepsza walka wieczoru dla ludzi i dla rodziny. Dziękujemy bardzo, tak jest. Dziękuję bardzo. Dziękuję.